Celine Dion od miesięcy poważnie choruje. Gwiazda jakiś czas temu zniknęła z show biznesu. Właśnie wróciła i opowiedziała o swojej kondycji i kiedy może wrócić na scenę. Celine Dion została zdiagnozowana na rzadką chorobę, zwaną zespołem sztywności uogólnionej. Od miesięcy ma problemy ze zdrowiem, nie panuje nad swoimi mięśniami i strunami głosowymi. W majowym numerze Vogue opowiedziała o tym, czy może wrócić na scenę. Celine Dion choruje na rzadką chorobę. Jakiś czas temu Celine Dion musiała odwołać swoją trasę koncertową. Okazało się, że chodzi o kwestie zdrowotne. Naprawdę miałam nadzieję, że wydobrzeję, ale muszę być bardziej cierpliwa i przestrzegać reżimu, który zalecili mi moi lekarze, napisała gwiazda jakiś czas temu w oświadczeniu. Celine Dion zamieszkała z siostrą, która pomaga jej w codziennym życiu, kiedy do niej dzwonię, a ona jest zajęta, rozmawiam z moją siostrą Lindą, która z nią mieszka i mówi mi, że ciężko pracuje nad wyzdrowieniem, Red. Zamykający nawias kwadratowy. Słucha najlepszych specjalistów w dziedzinie tej rzadkiej choroby, wyznała jej druga siostra Claudette. Celine Dion może wrócić na scenę, gwiazda udzieliła wywiadu dla Vogue i wyznała w nim, jak się obecnie czuje. Nie pokonałam choroby, bo ona nadal we mnie siedzi i zawsze tak będzie. 5 dni w tygodniu poddaję się rehabilitacji i ćwiczeniom wokalnym. Muszę nauczyć się z tym żyć i przestać zadawać sobie pytania, którymi zadręczałam się na początku. Dlaczego ja? Jak to się stało? Co ja zrobiłam? Czy to moja wina? Teraz chcę być w najlepszej formie, w jakiej tylko mogę, wyznała gwiazda. Celine Dion wyznała też, czy jest szansa na jej powrót na scenę. Piosenkarka od lat zachwyca głosem i jej fani liczą na to, że usłyszą ją na żywo. Od 4 lat mówię sobie, że nie wrócę, że jestem gotowa, że nie jestem gotowa. Moje ciało mi to powie. Z drugiej strony nie chcę po prostu czekać, powiedziała.